Oto mamy kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. Pan Artur Rybosz. Szanowny panie Stanisławie, oto zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To dawne pytanie, stare pytanie. I z tej okazji najlepszym prezentem pod choinkę, jaki można podarować przedsiębiorcy, wydaje się książka, która rozwinie wiedzę ekonomiczną. Jakie publikacje, które poszerzą horyzonty i będą przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, poleciłby pan przeciętnemu przedsiębiorcy, któremu bliżej do laika niż znawcy w dziedzinie ekonomii. Życzę zdrowych i radosnych świąt panu i wszystkim bliskim. Dziękuję bardzo za te życzenia, ale ja nie znam takich pozycji, które by przydatne były w bieżącej działalności biznesowej. Są takie na pewno, ale ja tej literatury nie znam, bo mnie nigdy takie rzeczy specjalnie tam nie frapowały. Jeżeli się interesowałem zagadnieniami ekonomicznymi, to na pewnym poziomie ogólności, bo to siłą rzeczy w szczegóły się bym nie był w stanie zagłębić, także proszę się nie gniewać, ale nie potrafię tutaj panu pomóc. Zresztą pod choinkę, prezenty, jak już choinki są porozbierane. Ale się zastanowię na przyszły rok, to być może, że wrócimy do tej sprawy. A tymczasem pan Marcin Chłopek. O, bardzo ciekawe. Szanowny panie Stanisławie, jak pan ocenia upadek kolonii i uzyskanie niepodległości przez liczne kraje Ameryki Południowej i Afryki? No, liczne kraje Ameryki Południowej to niepodległość uzyskały stosunkowo wcześnie, natomiast kraje afrykańskie dosyć późno, podobnie jak kraje azjatyckie. Nie wszystkie oczywiście, ale kraje azjatyckie, bo na przykład państwem azjatyckim jest Tajlandia. I Tajlandia nigdy nie była niczyją kolonią, o czym białego człowieka Tajowie natychmiast informują, czy jest taka potrzeba, czy nie. Czy myśmy tu nigdy nie byli niczyją kolonią, ale inni byli. Otóż Ameryka Południowa, kraje Ameryki Południowej odzyskały niepodległość za sprawą Simona Bolivara, który był takim właśnie bojownikiem uniezależnienia, który doprowadził do uniezależnienia się byłych kolonii hiszpańskich w Ameryce Południowej. Od jego nazwiska jest nazwa jednego z państw południowoamerykańskich, mianowicie Boliwia. Ale i również Brazylia, która była kolonią portugalską na podstawie traktatu w Tordesillas z 1494 roku. Traktat z Tordesillas polegał na tym, że rozdzielono linią taką wzdłuż, już nie pamiętam, 46 chyba stopnia długości geograficznej zachodniej i na wszystkie tereny, które były na zachód od tego południka, to przypadły Hiszpanii, a te, które były na wschód, to przypadły Portugalii. Jeszcze nikt nie wiedział o istnieniu Ameryki Południowej, ale potem się okazało, że ta część, którą obecnie zajmuje Brazylia, trochę wystaje poza ten południk, no i w związku z tym wszystkie kraje Ameryki Południowej używają jako oficjalnego języka hiszpańskiego, z wyjątkiem Brazylii, która używa portugalskiego. Natomiast jeśli chodzi o no i oczywiście tam, kiedy odzyskały te kraje Ameryki Południowej niepodległość, uzyskały niepodległość, no to spod władzy oligarchów hiszpańskich trafiły pod władzę oligarchów miejscowych. No i to nie zawsze to było takie korzystne dla miejscowej ludności. Podobnie zresztą w Afryce, więc w Afryce trochę inaczej było, bo to jeśli chodzi o Indie, no to lata 40, jeśli chodzi o Afrykę, to tak proces dekolonizacji, to są lata 60. Po prostu posiadanie kolonii przestało się metropolią opłacać.
przestało się opłacać, bo no, już tak nie można było tam w tych koloniach gospodarować, tak jak w XIX wieku, kiedy tam no, z Murzynami się nikt nie przejmował. Trzeba było im tam budować szkoły, koleje, tam różne takie to, szpitale i tak dalej. No a zyski z tych kolonii nie były aż takie oszałamiające. Więc metropolie wpadły na pomysł, żeby obdarować te dawne kolonie niepodległością. W związku z tym nadal trzeba było budować tam szkoły, koleje, szpitale, ale to już te kolonie musiały za to płacić. A kto im to budował? No to budowały im metropolie, tyle tylko, że nie za darmo, a za pieniądze. Albo za koncesje w wydobywaniu bogactw tam miejscowych. No i tak właśnie to było. Oczywiście wojny się toczyły kolonialne, tym bardziej, że granice między tymi państwami, które się wyłoniły z tego, z tej dekolonizacji, przebiegają nie według tam jakiegoś podziału etnicznego, czy tylko to tak, jak zostało tam gdzieś ustalone w Paryżu czy w Londynie. No i wskutek tego mamy bardzo poważne problemy, jakie się ujawniły w Rwandzie, gdzie dwa, no mówimy plemiona, to narody są, Tutsi i Hutu, zaczęły się wyrzynać nawzajem, dlatego że z obawy, żeby jeden drugiego nie zdominował. Także ten bagaż kolonialny jeszcze długo będzie dawał znać o sobie, bo niektóre te plemiona, to dobra, już bądźmy przy tej nazwie, były uprzywilejowane albo no, mają tam lepsze trochę warunki i predyspozycje do tego, żeby zajmować wyższe stanowiska, no bo na przykład na Bushmenów to, czy na Pigmejów to do tej pory tam ktoś podobno poluje, ale tak jak na Aborygenów w Australii jeszcze tam do niedawna, teraz podobno już tego nie ma, ale do niedawna jeszcze takie polowanie było. No i proszę Państwa, ta dekolonizacja właśnie tak się tutaj odbyła, tylko że mi tu te pytania zniknęły właśnie dlaczegoś, nie wiem co to się tu dzieje, bo mi pytania zniknęły i nie mam, następna lista, dobra, ładowanie, nie, to nie jest to, zaraz się chyba ujawni, o, ujawniło się. No, jakieś mam dzisiaj chochlika jakiegoś z tym komputerem. Już najpierw nie mogłem znaleźć tych pytań, a teraz już znajduję. No i teraz pytanie pan Roman Szczykutowicz. Jak pan skomentuje fakt, że często przytaczana przez pana opowieść odnośnie upadku rządu premier Suchockiej i warunków UPR-u odnośnie obniżenia VAT-u jest również przytaczana przez redaktora Ziemkiewicza z tym, że w jego wersji jest mowa o likwidacji podatku od spadków i darowizn. Kto mówi prawdę? Proszę o komentarz. Dużo zdrowia i szczęśliwego Nowego Roku. No, mam wrażenie, że kolega Ziemkiewicz się myli, dlatego że to ja byłem przy tym, jak te warunki były ustalane i to ja podpowiedziałem kolegom posłom z Unii Polityki Realnej, jakie warunki warto postawić. Kolega Ziemkiewicz trochę później tam dołączył i trochę później został rzecznikiem Unii Polityki Realnej, także no, myślę, że w związku z tym ja lepiej pamiętam, co tam tak naprawdę było. Pan Mateusz Aleszczyk. Panie Stanisławie, jak skomentuje pan podatkowe szaleństwo PiSu? Po nowym roku podwyżka akcyzy, ZUS i kilka nowych podatków. Ile można drenować kieszenie Polaków? Pozdrawiam. No, proszę pana, proszę państwa, to jest następstwo zasady zrównoważonego rozwoju. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy. No to jak gospodarka rośnie, to muszą rosnąć ceny i podatki, bo gdyby nie rosły ceny i podatki w miarę wzrostu gospodarczego, to nie mielibyśmy do czynienia ze wzrostem zrównoważonym, tylko jakimś takim niezrównoważonym. No powiedzmy, gospodarka by wzrastała, a ceny by spadały. No jasne, że partia i rząd nie mogą na to pozwolić, to chyba wszyscy to rozumiemy. No i nie pozwalają. Także tak to rozumiem.
A ile, rozumiem, jak długo chyba pan można drenować kieszenie Polaków? No dopóki Polacy pozwalają, to można. No. Dlaczego? Rząd się nie będzie tutaj hamował. Dopóki Polacy będą uważali, że na przykład przekupywanie ich własnymi pieniędzmi jest dla nich korzystne, no to dlaczego ich tak, dlaczego nie drenować? Drenować! Pan Adam Ibrahim. Szanowny panie Stanisławie, kiedyś zapytałem się o pańskie ulubione wina i odpowiedział pan wyczerpująco, za co bardzo dziękuję. Tym razem chciałbym się dowiedzieć trochę na temat ulubionych pana dań. Proponuję trzy dania. Pierwsze wigilijne. Od razu odpowiadam, bardzo z uszkami. Drugim może być najsmaczniejsze danie z polskiej kuchni. Najsmaczniejsze danie z polskiej kuchni. Wie pan to, może pana zaskoczę, ale ja bardzo lubię ruskie pierogi. Jeśli oczywiście takie z prawdziwego zdarzenia, ale nie, a nie jakieś takie tam maszynowe, bo tam to szajs jest. Ale dobre ruskie pierogi, ona, moja żona bardzo dobre robi ruskie pierogi, więc to lubię. A trzecie z kuchni światowej. Z góry dziękuję i życzę dużo zdrowia dla pana i pańskiej rodziny w nowym roku. Dziękuję bardzo za życzenia. Z kuchni światowej, no, wiele rzeczy mi smakowało, ale muszę powiedzieć, że najbardziej mi przypadł do gustu stek nowojorski z kuchni światowej. Zwłaszcza, nie mówiąc już o teksaskim, bo to jest dopiero przyjemność. W Teksasie nic innego nie można. Ale to stek nowojorski w Nowym Jorku też dobry jest. Także tak to wygląda, zwłaszcza jak się popije taki stek nowojorski albo ten teksański czerwonym winem. No to sama przyjemność. Człowiek czuje, że żyje i czuje, że warto żyć dalej i warto żyć długo. Pan Piotr Gor. Panie Stanisławie, kiedy Unia Europejska przekształci się w totalitarne państwo, czy tak zwany Zielony Ład, który wymusza na nas Unia Europejska, zniszczy polską gospodarkę? No, Unia Europejska już się przekształca w totalitarne państwo, czego doświadczamy na własnej skórze. I do niedawna jeszcze był taki etap łagodności, gdzie tamtego, a teraz już ten etap łagodności dobiera końca. Wchodzimy w etap surowości i coraz więcej takich totalniackich pomysłów jest wprowadzanych w życie, łącznie z takimi przepisami represjonującymi, na przykład mowa nienawiści. No co to jest mowa nienawiści? No wszystko, co się nam nie podoba, wszystko, co się partii nie podoba, to jest mowa nienawiści. No skąd my to znamy? No pamiętamy to z okresu totalniactwa, prawda? I Zielony Ład, który wymusza na nas Unia Europejska, zniszczy polską gospodarkę. Nie wiem, czy zniszczy gospodarkę, ale na pewno będzie czynnikiem, ten Zielony Ład będzie czynnikiem kontrolowania wzrostu gospodarczego w krajach słabych i głupich przez kraje mądre i silne, które właśnie się posługują tymi dyrdymałami o globalnym ociepleniu i tak dalej, właśnie po to, żeby kontrolować gospodarkę krajów, które potencjalnie, no po co mieć problemy za 50 lat i dopuszczać, żeby tu jakiś zalążek siły gospodarczej. To bardzo dobrą ilustracją tego jest Japonia. Japonia, która pod wpływem presji amerykańskiej, to armatami wymusili w 1855 roku otwarcie Japonii na handel światowy, Amerykanie. No i Japończycy przeżyli to jako upokorzenie wielkie, ale zacisnęli zęby, wzięli się tam w garść i 50 lat im trzeba było, żeby Japonia z państwa zacofanego, anachronicznego stała się państwem przemysłowym i w wojnie 1905 roku pokonała jedno z mocarstw europejskich jako państwo przemysłowe. Stany Zjednoczone wprawdzie w czasie I wojny światowej, Japonia była po stronie alianckiej, ale Stany Zjednoczone z niepokojem patrzyły na rozwój gospodarczy Japonii i postanowiły limitować ten rozwój, odcinając Japonię od źródeł surowców.
no przede wszystkim nośników energii. I Japończycy zrozumieli, że jeżeli nie wyrąbią sobie drogi mieczem do tych źródeł, do tych surowców, no to właśnie Stany Zjednoczone będą ich trzymać za grdykę i tak raz trochę luzować ten chwyt, a innym razem zaciskać. No i, ale to, jak widzimy, się nie udało. No jest, są różne sposoby tego, żeby się tutaj, żeby tutaj te cele takie imperialistyczne, powiedzmy, czy nawet powiedziałbym postkolonialne, zrealizować. Proszę Państwa, no i Pan Jarosław Tkacz. Szanowny Panie Stanisławie, czy może Pan przybliżyć kulisy impeachmentu Trumpa z Pańskiego punktu widzenia? No, kulisy są takie, że od samego początku, to znaczy jeszcze od kampanii wyborczej, jaką Donald Trump tam rozpoczął i po wyborze jego, no, Żydokomuna amerykańska po prostu go nie trawi i mimo, że on tam się podlizuje Żydom i Izraelowi, już nie ma takiej rzeczy, którą by dla Izraela nie zrobił, to nic mu to nie pomaga i Żydokomuna inspiruje właśnie tego typu posunięcia przeciwko niemu.